Cześć, witam. Oto zdobycze czytelnicze ze wszystkich stron świata. Zaczynam. Książka, od której zaczęły się te moje zamówienia. Dlaczego zginęła Iwona Cygan? Miasteczko zbrodni Moniki Góry. Reportaż o zbrodni z 1998 roku, której do dziś nie ukarano sprawców. Od tej książki zacznę ten stosik. Następnie Erika James, Pensjonat na wzgórzu. Tak wygląda okładka, jak przezwyciężyć strach, układanie sobie życia u boku, no jakiś tam pensjonat, w którym straszy. Książka, którą chciałam mieć, Tamara Łępicka, Sztuka i skandal, napisana przez Laurę Coleridge, wydana przez Marginesy. Tamara Łępicka, polska malarka, której życie obfitowało w wiele skandali. Jej obrazy również były skandalizujące, bo przedstawiające ludzkie ciało. No, chciałam mieć tę książkę, jestem ciekawa tej biografii, bo osobowość jest fascynująca. Następnie, po co nam kultura? Terry Eagleton, po co nam kultura? Tę książkę, gdybym miała, to bym wykorzystała w wykonaniu tagu snobistyczny, książkowy tag, bo tam właśnie o tym, czy ludziom potrzebna jest kultura, między innymi książki, czy też nie. Z ciekawością przeczytam. A teraz coś dla dzieci. Nie wiem, czy tego wam już nie pokazywałam. Trzmielowy jeździec, Werena Reinhardt. O, tak wygląda. Gruba. Jeżeli czytaliście Trzmielowego jeźdźca, to koniecznie napiszcie, czy warto. Zafascynowała mnie okładka. I teraz książka, która ma taki podtytuł. Zapomniane arcydzieło amerykańskiej literatury. Austin Wright, Tony i Susan. Tutaj na pewno, gdyby się zechciała wypowiedzieć Natalia z Nałogowych Czytaczek, bo ona zna literaturę amerykańską jak nikt. Czy to naprawdę jest arcydzieło i czy tak naprawdę zapomniane? Historia małżeństwa. Historia małżeństwa, tak. Historia małżeństwa. Następnie drugi stosik. Drugi stosik, Literatura północy. Najlepsza szwedzka powieść 2013 roku. Lena Andersson, Bez opamiętania. Współczesna powieść skandynawska. 30-letnia intelektualistka zakochuje się w jakimś młokosie i co z tego wynika? O, Hanna Krall, Hipnoza. Tu są chyba 3 albo 4 opowiadania Hanny Krall, z tym, że Hipnoza to jest to tytułowe. Zobaczcie, okładka przecudna. Następnie taka sobie książeczka Alison Paterson. Nie wiem, jak ona to robi. Kultowa powieść, no dobrze, dobrze. Czego nie miała Bridget Jones, ma ta bohaterka tej opowieści. Napiszcie, czy naprawdę ma. Dorota Zabukowana mówiła o tym, że odkryła opowiadania i się nimi zafascynowała. Tutaj opowiadania węgierskiego pisarza Petera Esterházyego, Nanizane na sznurek. Teraz co? Dziadek, jak ona miała? Daphne de Maurier, która napisała Rebekę. George de Maurier, Trilby, Iluzja miłości, czyli co jest romans w Paryżu wśród malarzy, intelektualistów, a więc książka, która zyskała wielką, wielką popularność. Co to ja mam teraz? Literacka Nagroda Nobla 2014. Patrick Modiano, Katarzynka, wydana przez Czułego Barbarzyńcę. To jest historia dziewczynki i jej ojca, ale chyba nie za tę książkę otrzymał on Nagrodę Nobla. To raczej było coś o sklepikach. Panie z biblioteki niedługo mi udostępnią, więc ja was też zapoznam. Dmitrij Strelnikow, Nikołaj i Bibi Gul, rosyjska, 30-letni biznesmen z
Moskwy, przylatuje do Kazachstanu i tam poznaje tę Bibi Gul. Ja to chyba już czytałam, nawet miałam tę książkę, ale już kompletnie nie pamiętam. A tu książka dla dzieci, wystarczy okładka, czyż mogłam jej nie zamówić? To jest Grażyna Strumiło-Miłosz, czyli szwagierka Czesława Miłosza, pod Szczęśliwą kocią gwiazdą. No, jako wielbicielka kotów musiałam zamówić tę książkę. Następnie Wyspa Potępionych, Stacy Horn, prawdziwa historia wyspy Blackwell w Nowym Jorku. Wyspa na środku rzeki. Czytałam o tym książkę, już zapomniałam jaki tytuł, ale Carol Dickens odwiedził tę wyspę i tam przeżył historię, opowiedział historię, a więc Nowy Jork. A teraz książka meldunkowa Jan Kamiński. Jak widzicie, po tych tam już mam ją przeczytaną. To jest książka meldunkowa, historie ludzi przypadkowo zapisanych do książki meldunkowej. Dorota Szramek, W słońcu i we mgle. Historia czterech kobiet, które przypadkowo spotykają się w hotelu, przypadkowym hotelu. Beata Zdziarska, Zagubiony szlak. Historie przypadkowych wędrowców, którzy spotykają się w odciętym od świata przez śnieg schronisku w Bieszczadach. Czyli takie historie, można powiedzieć, z życia wzięta, jednocześnie tajemnicze. O, na to się dawno szykowałam, aż wreszcie. Bartosz Jastrzębski, Jędrzej Morawiecki, Cztery zachodnie staruchy. Reportaż o duchach i szamanach. Ale skąd duchy i szamany? Buriacja, czyli Rosja. Buriaci i Rosja. Następnie Krew i Kości, Simon Czejszer. To jest Nowi sąsiedzi z Sama Huntera, Mroczny sekret. O, odkrycie horroru to jedno. Ucieczka przed nim to zupełnie co innego. I teraz chińskie, Ting Sang Ye, nazywam się numer 4. Burzliwe, okrutne czasy rewolucji kulturalnej w Chinach, widziane oczami nastolatki. Taka historia, dziewczynka się urodziła i nadano jej numer 4. Nie przejmujcie się telefonem, on zawsze dzwoni, kiedy ja dla was nagrywam. I ostatnia książka, na którą się też czaiłam, od kiedy się tylko dowiedziałam, że zostanie wydana. Dzieciństwo w cieniu rózgi. Historia i oblicza przemocy wobec dzieci. Anna Golus. Tak wygląda, jak widzicie, karteczki już przeczytana i niedługo nagram wam recenzję tej książki. No i na koniec dwa gadżeciki. Co to tam? Tania Książka wydała pierwszy numer swojego informatora, takiego katalogu z tytułami książek. I na koniec gadżecik ze składnicy księgarskiej o szalonych kotach, czyli filiżanka z szalonymi kotami. No, nie mogłam sobie odmówić, bo jak wiecie, koty są moją pasją. Takie więc były moje zdobycze czytelnicze, dosyć obszerne, jak widzicie, i liczne. Oczywiście proszę o komentarze, co czytaliście, od czego mam zacząć, co się wam najbardziej spodobało. Dziękuję, do zobaczenia.